Każda kobieta wie, że wystarczy drobna dekoracja, aby kompletnie odmienić wnętrze. Dlatego dziś pokażę Wam, jak wykonać samodzielnie witraż. Oglądajcie! Na początku drukuję interesujący mnie wzór, który bez problemu znajdziecie w internecie. Następnie zabezpieczam szkło taśmą i odrysowuję kontury czarną farbą witrażową. Teraz wypełniam puste miejsca dowolnymi kolorami i odstawiam do wyschnięcia. Kiedy farba wyschnie, od spodu przyklejam żyłkę. Żeby nie niszczyć niepotrzebnie okna, zawieszam dekorację na przeźroczystych haczykach. W ten sposób ozdobicie swoją kuchnię lub inne pomieszczenie. Uruchomcie zatem swoją wyobraźnię i wymalujcie własne wzory na szkle.